I'm glad that we are mentally and physically ready to play this game because I was expecting a hard game. I know how this team is practicing. I know how this team is dangerous. At home, you have a good team, good coach, and they deserve a lot of respect. I'm glad that slowly, step by step, new players that we have, that they don't know Polish league, are starting to respecting playing in the Poland on the road. And I think so this is result. We didn't play nothing special game. We made so many mistakes. We are far away where we're supposed to be, but at least energy level and the respect to the opponent team is there. Just what coach said, I think we were ready from the get-go today. This was the first game where we were mentally ready and we came out to play 100%, especially on the defensive end. And it showed throughout the whole game, I think. We had a lot of flaws today, but we got to look at the video and we got to see what we can improve on. But this was definitely a right step in the right direction. Respect to the opposing team. They had a really, really good, really good game. They fought well and they pushed us. Myśmy nie zaczęli grać od początku twardo, jak my chcieli. Chcieliśmy grać bardzo twardo, tylko se nam to po prostu my to nie robili. Причина това е и то, че тото е нови тим, потребуе час, дължи час на приготовање. Ми, то е едино, што немаме час, лебо ми сме мали бити комплетни еще 21. јула с шетким играчми, а шетки играчи, коже последни играчи, ќе има на мене пришли 2. септември. Для коронавирус ситуација шетко нам зробило дуже проблемо. A i ta kwarantana, i tak dalej. I ja to mówię dlatego, że myśmy minuli mecz z Astorią wygrali, dlatego, że Astoria nie gra taką koszykówkę, jak gra Stelmet. Stelmet bardzo twardsze, gra europejski basketbol i gratuluję im na zasłużonym wyniku, na zasłużenie w grze. Wygrali to ferowo, grali twardo, jak se gra chłopski. Tylko my musimy jeszcze aj pracować, aj zapoić graczów, którzy przyszli teraz, jakieś Ramniaka i tak dalej. A musimy być lepsi. To jest proste pytanie. Musi być, jak będziecie lepsi, tak jak będziecie trenować. Musisz trenować silniejsze, musisz trenować dłuższe, to jest proces, potrzebuje czas i tyle. Dzisiaj ja jestem zdenerwowany z tego, że myśmy powolili stalmy tu mać 15 utocznych zbiorek. Atako zbiorki w ataku, a myśmy mieli tylko 5. Rzucaliśmy wolne rzuty 10 z 20, to jest bardzo słabo. To mówi o tym, że koncentracja nie była na najwyższym leveli. I myślę, że to jest fakt 22 straty. A to nie jest problem, kiedy się zrobi strata. Strata się musi być straty, ale nie może być strata taka, że stracicie piłkę na pole igryska albo date pas im do protiataku. To nie możecie ani bronić. Dlatego pierwsze czwartinie myśmy zrobili dużo blondów, a już potem się grało z wyższym tempem. Myśmy trochę przytwrdili, ale to nie jest... Не стачи, that's not enough. Ми потребуваме вјац тренингов, квалитних, цело друштво, с веќом интензитов, а бенде лепше шетко. Myślę, że od początku Stelmet postawił bardzo ciężkie warunki. Nie daliśmy sobie rady trochę z presją. Nie trafiliśmy rzutów za 3, bo 6-22. No i tyle. No, Stelmet grał bardzo agresywnie. My trochę za miękko, mi się wydaje. No i nie daliśmy sobie rady po prostu z presją. Tyle mi się wydaje. I zabrakło tej energii, co była z Astorią na pewno. Dużo, dużo niższy level energii. W tygodniu myśmy poświęcili więcej zapoić gracza, jak jest Ramniak, do teamu.
To ne može biti zaskočenje, gra tvrda gra s Telmetu, a obrana s Telmetu može biti zaskočenje dla nikog kto žiće ne zobačio s Telmet, alebo ne bil v lige. To každi trener, grač, zavodnik v lidze a i kibic vje. S Telmet ta gra maju więcej sili fizične, ale to nie jest wymówka, to nie może być wymówka. My osobiście musimy grać z większą energią, a są doświadczeni, że będzie lepsze. To ja się staram, ja dużo mówię z Tabakiem, myśmy dobrzy kolegowie i mimo basketbalu. A ja bardzo dobrze wiem, on jak trenuje, co robi, to bardzo dobre trenuje, bardzo dobra intensywność jest na treningu. To jest pierwszy mecz. To mi on powiedział, ale to ja wiem, którzy odegrali, że wygląda lepiej. Przed tym już grali o dużo słabszej, ale to jest normalnie, lebo to jest proces. Potrzebujecie miesiąc, jeden zespół mat razem, aby ten zespół zagrał, a zaczął robić to, co chcecie. To nie jest tak. Każda zmiana w teamie, każdy nowy gracz, zawodnik, to jest dużo... Ten team to czuje i nigdy to nie może być lepiej, niż gdybyście mieli spokojnie miesiąc pracy z jednym zespołem, a ze wszystkimi graczmi naraz. To jest tak.